Siemanko, witam Was bardzo serdecznie dziś z przydomowego ogródka. Wczoraj nie było filmu, jak pewnie część z Was zauważyła. No, musiałam sobie zrobić po prostu dzień wolnego po tych malinach, które mnie dosyć mocno sponiewierały. No, przydało się troszeczkę, znaczy wolnego. Po prostu nie nagrywałam filmu, bo ja sobie tutaj w ogrodzie coś tam co nieco, małe co nieco dubałam. Zaraz Wam pokażę, co udało mi się zrobić, ale te dzisiaj zagłuszają po prostu. One wiedzą, że chyba nastał ich dzień, bo dzisiaj mam w planie oczko wodne. Czyszczenie w końcu tego oczka wodnego nieszczęsnego, a przynajmniej wypróżnienie go, bo zobaczycie, co będzie dalej. A teraz pokażę Wam, co tam wczoraj ogarnęłam. Wypuściłam te paskudy na wolność, bo i tak by nam nie dały pogadać. No dzisiaj naprawdę mocno zagłuszają, a to dlatego, że wczoraj się wyrwały ze swojego więzienia. Też biegały wczoraj sobie po całym ogrodzie i dzisiaj już im tego bardzo brakowało, więc poszły w plener. Mam nadzieję, że mi tam za bardzo moich tych siewek nie zniszczą. A co udało mi się wczoraj zrobić? No wczoraj dokończyłam to usuwanie płotka. Jeszcze muszę dziury tutaj zakopać ziemią. Zlikwidowałam ten płotek i tak samo tutaj. Muszę tylko jeszcze te pokrzywy stąd zebrać. Nie będę ich niszczyła, tylko je po prostu zbiorę sobie. Ususzę i będzie pyszna herbatka. No widzicie, teraz jeszcze kury się zabrały za przeszkadzanie. Tutaj w ogóle mi się dosyć dużo nawłoci rozsiało. I mam między tym wszystkim jeszcze liście nawłoci. Ona mi się bardzo podoba, ale powoli będę musiała ją zacząć stąd eksmitować z ogrodu, bo jest bardzo, bardzo, bardzo ekspansywna. No, takich dziur mi pozostało właśnie tutaj kilka, tutaj i tutaj. Uprzątnęłam też tak mniej więcej takie różne graty, które tutaj leżały. Poza tym ogarnęłam u królików i skosiłam trawę tam w ogródku przed domem, ale tak jak mówiłam, ten ogródek przed domem to tak zostawiamy sobie prywatnie, bo to tak nie do końca tam chcemy tego nagrywać, kamerować. Także tam nie będę Wam za wiele pokazywała z tamtego, chyba że jakiś tam konkretny fragment, o tak powiedzmy. No, kury się strasznie rozkrzyczały. Może jakieś jajka są. Idziemy zobaczyć? Przyszłam, to się uspokoiły. Widzicie? One po prostu mnie wołały. No nic, ale jak już tu jesteśmy, to zobaczymy, jak tam wygląda. O, tu już też trzeba posprzątać. A, tu siedzą kurki. Ej, co robicie? Kolejka do znoszenia jajek, tak? No dobra, to nie przeszkadzamy, to znoście sobie. No, już następna idzie. Wczoraj rzuciłam im tą trawę z kosiarki też tutaj. Jak widać, niewiele z tego zostało, była cała góra. A teraz już są takie resztki tylko. To dobrze, pojadły sobie trochę zieleninki. Pokażę Wam jeszcze, co tam wschodzi, bo już widać pierwsze wschody z tych moich wysiewów. Oczywiście wszystko już się zmyło z tych moich znaczników. Co to tutaj było? Rukola. Rukola wschodzi. No, rukola bardzo ładnie wschodzi, całe szczęście, bo ja bardzo lubię rukolę. Tutaj co mieliśmy? Ojej. Szpinak. Tu był szpinaczek. Szpinaczek też idzie. No tak, faktycznie to szpinak. Ale jakoś tak też jeszcze nie widać go mocno. Tutaj były rzodkiewki. No, rzodkiewki ładnie. Ładnie, ładnie. Tutaj chyba też mieliśmy dalej jakieś rzodkiewki. I to już trochę gorzej. I tutaj już też zaczyna coś być widoczne. Ale jeszcze nie za dużo tego jest. Czekajcie, zobaczę, co to tutaj było. Co to było? Bojki. Zobaczcie, no nic nie widać. Wszystkie markery mi albo płowieją, albo... albo się spłukują. Sałata. Bo Kinga jest napisana, to sałata. Sałaty tu były. No i kaczki już się dobrały, zrobiły, porobiły dziur. Także już mi tutaj w szkodę weszły. To, co tu powysiewałam w tej grządce na zioła, to też w ogóle nie chciało ruszyć. Nie chcę ruszać jeszcze. Tutaj w końcu, bo tu jest ta siedmiolatka. I nie wysiewałam siedmiolatki, tylko wysiałam sobie tutaj
szczypior po prostu zwykły. No, oprócz tego, że pesz mi tutaj wyrasta, to nic więcej nie widzę. Coś jedno takie dziwne, coś tutaj z czerwonym listkiem rośnie. Co to może być? Nie wiem. W każdym razie ani ten koper, ani pietruszka, nic mi tu nie wzeszło, to co miałam tutaj w tych... No trudno, trzeba będzie jeszcze raz. W foliaku za to bujnie się zazieleniło. Szczególnie właśnie od chwastów. Jakieś takie dziwne grzybki mi tu rosną. Ciekawe, co to są za jedne. W jednym miejscu się tutaj rozpanoszyły i rosną. No piękny szczypiorek, tak jak było, nie? Ze szpinaku nie jestem za bardzo zadowolona. Nie wiem, czy te nasiona, coś chyba, skoro one tam w tej grządce przy folii też nie chcę ten szpinak za bardzo się rosnąć sobie, to chyba te nasiona są coś już trefne. Będę musiała sobie kupić nowe. No, rzodkiewieczki ładnie, te jedne, bo te drugie to słabo. Tu się już grube robią, chyba że mi ślimaki weszły, bo teraz widzę, że mam tu ślady po obgryzanych tych rzodkiewek. Aj, z tymi ślimakami tutaj to jest... No nie dasz rady po prostu. Możliwe, że to ślimaki mi po prostu wyżarły wszystkie siewki. Żeby one tak chwasty żarły, to by było pięknie. Muszę się zabrać za pielenie tu powoli, bo jak to zacznie teraz rosnąć ze zdwojoną siłą, to w ogóle będzie kiepsko. No a te moje sadzoneczki sobie jako tako radzą. Nie są to idealnie zrobione sadzonki, ja wiem. No maliny pięknie wyglądają. Chociaż malin to już mam dość w tej chwili. Jeżyna też fajnie. Ten czarny, czarna porzeczka to tak słabiutko. No i nie wiem, czy one po prostu tylko liście puściły. Agres też ładnie wygląda, nie? Czy one tylko listki puściły, a w tych systemach korzeniowych w ogóle nie mają rozwiniętych. No nie wiem, zobaczymy. To była próba po prostu. Wystawiłam już też moje pelargonie, część tylko, bo jeszcze część została w domu. Muszę resztę też wystawić. No i różyczka zaczyna też ładnie już tutaj puszczać. Ale tą różyczkę to muszę gdzieś posadzić i jeszcze kompletnie nie wiem gdzie. No moi drodzy, koniec tego gadania. Zabieram się za robotę. Trochę mnie to przeraża, bo to nie jest takie proste zadanie. Tym bardziej, że tak jak chyba wspominałam, że to oczko wodne nie było czyszczone w sumie przez całą zimę. Także na pewno jest tam ostro. No nic, biorę się do dzieła i będę Wam tam po kolei mówiła, co się dzieje, jak to wygląda i czemu nie jestem z tego oczka aż tak bardzo zadowolona. Normalnie w sezonie, jak wymieniam wodę regularnie, to wstawiam tam pompę do wody brudnej i wypompowuję wszystko, co tam jest. Wiadomo, zawsze na dnie się zgromadzi jakiś muł, bo kaczki zamulają wodę, one to robią specjalnie i z tym się trzeba liczyć. I teraz tak, tutaj co mam wybrane, to jest jakaś no, większa połowa, tak wiem, nie ma większych, mniejszych połów, ale tu teraz wyciągnęłam trochę więcej niż połowę wody w tej chwili. I jak widzieliście, to ostatnie wiadro, nie wiem czy widzieliście czy nie, tam już było sporo mułu i dlatego właśnie nie chciałam tym razem wstawiać tam pompy, żeby ta pompa się nie zamuliła za bardzo, bo to też pewnie nie jest dla niej dobrze, jak ona pod takim dosyć mocnym obciążeniem pracuje. Dlatego wyciągam to dzisiaj wiadrem. No i właśnie o to chodzi, że jak się zastanawiacie nad takim oczkiem wodnym dla kaczek, to musicie się liczyć z tym, że tam będzie zawsze babrania się w tym mule i to jest praca na kolanach, wygiętym tam do środka, trzeba ten muł wybierać systematycznie. No i
No, tak mówię, w ciągu sezonu latem to ja tak raz na 2 tygodnie co najmniej muszę wymieniać tą wodę, żeby tutaj nie śmierdziało. No i wiąże się to z dosyć ciężką pracą. No i właśnie przez to się tak bardzo zastanawiam, czy w ogóle używać to oczko wodne dalej jako basen dla kaczek, bo to powoduje, że właśnie tak, no, kurczę, człowiek niechętnie do tej pracy podchodzi, a wiadomo, że im bardziej się zwleka z wyczyszczeniem, tym potem jest gorzej. No i fajnie by było to systematycznie robić. No a teraz przez całą zimę to po prostu tego mułu tam się zebrało bardzo, bardzo dużo, chociaż one tam w sumie nie wchodziły, ale wiadomo, i spadające tutaj liście z jabłonek, to wszystko wleciało do środka i to potem się zrobiło w takie, no, szambo się to zamieniło, po prostu śmierdzi i no, nie jest przyjemna praca przy tym wszystkim, dlatego też robię to w rękawiczkach, bo takich gumowych, bo ten zapaszek zostaje. To jest taki kaczkowy zapaszek, który potrafi się długi czas utrzymywać. Tych kaczek też tutaj było dużo, za dużo. No i dlatego tak to właśnie wygląda, że jest to problem, nie? Myślę, że teraz przy tych trzech kaczkach już troszeczkę inaczej to będzie, nie wiem, spróbuję. Tak jak na początku w sumie mieliśmy trzy kaczki do tego oczka i nie było to aż takie uciążliwe. Spróbuję na razie im to jeszcze wkopię w tym nowym miejscu i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Tak myślę bardziej właśnie nad tym, żeby im jakąś taką wanienkę. Wiecie, takie kuwety, jak są dla zwierzaków, czy nie wiem, budowlane, czy co tak to się nazywa. Takie, nie wiem, z 20 cm, 25, może nawet do 30 cm takiej wysokości, żeby kaczki mogły sobie tam wchodzić jakiś po prostu z kamieni, ułożyć trap czy coś z jednej strony i móc taką kuwetę nie wkopywać jej po prostu, tylko zostawiać ją na wierzchu, na ziemi i ją wylewać po prostu całkowicie szlauchem, tam wypłukać wszystko te resztki i nalewać czystej wody. Może to jest lepsze rozwiązanie. Chyba tak. Tak mi się wydaje, że to mogłoby być po prostu lepszym rozwiązaniem. No ale nic, na razie nie będę tutaj zmieniała za bardzo. Wydaje mi się, że wkopię to oczko wody, które tutaj mam, wkopię jeszcze im w to nowe miejsce. Ale chyba nie dzisiaj. Ja poczekam z tym wszystkim jeszcze. To będzie chyba praca trochę późniejsza niż myślałam. Myślałam, że to teraz jeszcze ogarnę z tym eksmisją kaczek stąd, ale też potrzebujemy silnej osoby jeszcze dodatkowej, która pomoże przenieść kacznik, bo no i ja nie mogę tak dźwigać, nie dam rady. Jarek sobie sam z tym nie poradzi. To dla jednej osoby jest nieporęczne i za ciężkie, żeby dźwignąć. A dla mnie też to nie za bardzo to dźwiganie mi służy. Także zobaczymy. No, pewnie nie po weekendzie jeszcze się nie uda tego wszystkiego zrobić. A może samo oczko po prostu przeniesiemy w tamto już nowe miejsce i będą kaczki tylko wypuszczane. Nie będą miały stałego dostępu do tego oczka, tylko będą sobie na przykład tam mogły chodzić w odwiedziny. Tak, jest też taka opcja. W sumie. Może i nawet lepsza, bo wtedy nie robię takiego syfu po prostu tutaj w jednym miejscu u siebie. Ale nad tą kuwetą to się tak konkretnie zastanawiam, bo wydaje mi się, że to mogłoby być lepsze rozwiązanie. Ja wiem, że one wtedy aż tak głęboko tam nie mają jak tutaj, że nie mogą sobie nurkować i sięgać tam do dna. No ale musimy też patrzeć na swoją wygodę, tak, w obsłudze tego, bo przepracować się jest bardzo łatwo. No i to by było na tyle. Teraz pokażę Wam, jak wygląda wyciąganie tego z dna. Ja tam za dużo mówić nie będę przy tej pracy, bo tutaj teraz nie wiem, czy widzicie, to mam po prostu mikrofon od słuchawek, bo tamten mały mikrofonik, który miałam, to już w ogóle przestał nagrywać, bo przerywa i to mnie wkurza, że potem muszę ten film odtwarzać i nagrywać jeszcze raz i to montować, bo on w pewnych momentach po prostu przerywa nagrywanie. Ale co się dziwić, to jest jakaś tam chińszczyzna na cienkim kabelku, która kosztowała parę złotych. No i teraz się posiłkuję właśnie tym mikrofonem od słuchawek. Póki jakiś mocny wiatr nie wieje, to pewnie jest okej, ale przy mocniejszym wietrze to już może być problem. Nie będzie ten głos taki. No nic. Robimy tak jak jest, nie? Po prostu zrobię i potem znowu się włączę i pogadam do Was. Na razie po prostu ustawię Wam kamerę, żebyście widzieli, jak to wygląda, jak ten szlam wygląda. Szkoda, że nie mogę Wam zapachu przekazać, bo to też jest bardzo wartościowa informacja.
No zobaczcie, i na tym stanęły dzisiejsze prace. Nie nakręcałam Wam tego, bo miałam już kamerę wyłączoną, komórkę wyłączoną i ręce tak usyfione, że nie chciałam ściągać tych gumowych rękawiczek. Wyciągnęłam po prostu tam jeszcze ze dwa wiadra tego mułu i resztę, no tam jeszcze trochę tego było na dnie, więc to wszystko wyszarpnęłam na wierzch. I ten cały, całą tą resztę tego mułu wypłukałam po prostu tutaj do tej dziury, którą będę teraz sobie zasypywała. Tak jednak wyciągam całe to oczko w tej chwili już im, bo jak już jestem tak daleko, że już mam to tak wysprzątane, to tak będzie też ok. Jakaś dziedziewnica właśnie idzie się topić. Wpadła. Przykro mi, jakoś sobie poradzi, to zaraz wsiąknie i pewnie przeżyje. No i zróbmy teraz tak, że ja po prostu zrobię sobie teraz chwilę przerwy. Pomyślę, czy jestem w stanie teraz wykopać dziurę pod to oczko wodne tam w tym nowym miejscu. Spróbuję, może zacznę kopać i zobaczę, jak mi będzie szło. Jak będzie dobrze, to może dzisiaj to skończę, a jak nie, to najwyżej jutro. Przecież nic się nie stanie. Dobra. Wyłączam się na chwilę, zaraz wracam. Sytuacja wygląda następująco, że dziura pod oczko wodne się kopie, ale w sumie nie zależało mi tak na tej dziurze tutaj, żeby ją dzisiaj kopać, co bardziej na tym, żeby to miejsce po oczku wodnym było dzisiaj zakopane. Z tego względu, że no kaczki tutaj będą musiały potem przyjść z powrotem do siebie i żeby tam żadna do tego dołka nie wpadła. Także tyle, na ile jest zasypane. Nic innego się już złego nie stanie. Wrócę za chwilę na swoje bagienko. Ja natomiast na dzisiaj kończę. Zrobiłam to, co chciałam. Przede wszystkim chciałam wypróżnić właśnie tą zgniłą wodę i ten szlam z tego oczka wodnego. No, zrobiłam nawet trochę więcej, bo wykopałam jeszcze tutaj tą dziurę, przeniosłam, także ja jestem zadowolona z dzisiejszego efektu. Nie będę robiła nic więcej, bo mam jeszcze inne rzeczy na głowie na dzisiejszy dzień. Starczy. Zawsze coś znowu do przodu zrobione. No i co? Myślę, że to na tyle dzisiaj. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!